Proszę Państwa, ze mną zwycięski w debiucie w walce dla Federacji KSW Erko Jun. It was the great welcome with KSW in this cage in Polish Seaside. Yes, I'm really happy to be here. I want to thank Poland. I had a Polish flag with me as well. I want to thank you guys. And I did a big favor for all of you because many of you asked me to beat Oszczyciński and I did that for you, so thank you! Po pierwsze powiedziałem o tym, że to jest taki wymarzony debiut tutaj w klatce KSW nad Polskim Morzem. Powiedział tak, dziękuję serdecznie za wsparcie, czułem waszą sympatię. Wielu z was życzyło mi zwycięstwa w mediach społecznościowych, dlatego też wyszedłem z polską flagą, między innymi do klatki Federacji KSW. Some good low kicks and extremely good timing in this right hand. The crucial action. Yes, exactly. We trained really hard at UFD gym. I want to thank all these guys here that are with me. Without them, I could not be here. Listen, it's all about the team. If you have a good team, you have a good fighter. My advantage was I was more faster than him. He was 15 kilos heavier. I felt his punches as well, but I think speed won this time. So that's it. Powiedziałem, że w tej walce podobały się na pewno te low kicki, te niskie kopnięcia Erko Juna, a także no, świetny timing przy tej decydującej akcji, gdzie trafił Stracha prawą ręką. Powiedział, rzeczywiście tak było, natomiast chciał też, tutaj podkreślił, że siła tego występu, siła jego sukcesu to jest team. To są ludzie, którzy go otaczają. Poza tym postawił na szybkość w tym pojedynku. Czuł się zawodnikiem szybszym i te 15 kg różnicy zdecydowanie zrobiło różnicę. Before the fight, Tomasz Oświeciński was very confident because he told us that he had big experience in MMA, much more experience because it was your debut. Yes, he was confident, for sure. But listen. Listen, fuck that. We are here to fight. If you want to fight, you train for the fight. You put 100%. It's only then that you succeed. So if you put 100% in, you can achieve anything. Powiedziałem, że przed tą walką miał wiele pewności siebie. Tomek mówiąc o tym, że ma zdecydowanie więcej doświadczenia w walce w MMA. Erko dzisiaj debiutował, ale Erko powiedział, dobry team, duże zaufanie do własnych umiejętności, konsekwentna praca, codzienność, to człowiekowi zapewnia sukces. Panie i panowie, Erko Jun!